W zasadzie mógłby to być bardzo krótki odcinek podsumowujący wyżywienie w więzieniu jednym zdaniem. I jest ohydne. Chciałbym jednak rozwinąć ten wątek w kontekście własnych odczuć, zwłaszcza w odniesieniu do pierwszych posiłków. W pierwszym odcinku tego podcastu pod tytułem Zatrzymanie i osadzenie wspomniałem o śniadaniu. Przypomnę tylko, że na pierwsze śniadanie wraz ze współosadzonym Krzysztofem otrzymaliśmy bochenek krojonego chleba i to wszystko. Oczywiście później okazało się, że należał się nam jeszcze pasztet, masło, nawet herbata, ale dla poznania szczegółów zapraszam do przesłuchania poprzednich odcinków. Omawianie posiłków więziennych zacznę od obiadu, bo tak de facto było w moim przypadku. Pierwszym pełnym posiłkiem był obiad, który otrzymałem mniej więcej 24 godziny po zatrzymaniu. Obiad w więzieniu składa się z dwóch dań, czasem nawet pojawia się kompot. Uczciwie mówiąc, kompot jest zawsze wydawany przez kuchnię, ale w praktyce nie starcza dla każdego. Zacznijmy od początku tego procesu, ale nie od kuchni, bo do tego wątku wrócę jeszcze w kolejnych odcinkach. Jak już wspomniałem wcześniej, rozłożeniem posiłków do poszczególnych cel zajmują się kajfusi. Są to osadzeni, przeważnie z dłuższymi wyrokami, którzy z różnych względów zostali wybrani do tej funkcji. Czasami bywa tak, że ktoś sam się zgłosi, czasami zostaje wyznaczony przez wychowawcę. Oczywiście w takim przypadku osadzony może odmówić, co nie spotka się z przychylnym spojrzeniem wychowawcy, ale odmowa rzadko się zdarza. Co tu kryć? Kajfus to dość uprzywilejowana funkcja. Bycie kajfusem to liczne profity, a przede wszystkim nieograniczony wręcz dostęp do jedzenia. Kajfusi mają też swoiste poczucie władzy. Niestety jest to również funkcja obdarzona pewnym ryzykiem i sporą odpowiedzialnością. Wydawane posiłki muszą być identyczne co do gramatury. Osadzeni zwracają na to bardzo dużą uwagę. Trochę jak w wojsku, może być chujowo, ale ma być jednakowo. Kajfusi pełnią też nieformalną funkcję łączników i przekazują różne informacje pomiędzy celami. Co prawda, wydawanie posiłków odbywa się przy asyście gadów, ale dla chcącego nic trudnego i zawsze można powiedzieć, że na przykład do aresztu wjechał pedofil i jest zamknięty w pojedynczej celi pod ochroną. Byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, kiedy w ogromnym areszcie wszyscy kajfusi puścili plotkę, że właśnie został przywieziony pedofil, który dopuścił się ataku na kilkuletniego chłopca na basenie i został złapany na gorącym uczynku w toalecie. Wieczorem odbyło się dość przerażające przedstawienie, ale o tym opowiem szczegółowo w kolejnych odcinkach. Wracając do obiadu. Kajfusi mają specjalny wózek, na którym stawiane są garnki z zupą, pojemniki termiczne z ziemniakami, dodatkami, surówkami, a nawet termos z kompotem. W celi przejściowej, gdzie byłem na początku, na czas wydawania posiłków otwierana była jedynie klapa w furcie, czyli drzwiach do celi. Każdy z osadzonych podchodzi ze swoim zestawem plastikowych naczyń i otrzymuje łychę zupy, dwie lub trzy łyżki ziemniaków à la purée, coś do tego jako danie główne i jakieś warzywa udające surówkę. Tyle w teorii, bo w praktyce wyglądało to tak, że kajfusom zawsze się spieszy i nie ma się co dziwić. Muszą objechać cały oddział i wydać możliwie szybko posiłek każdemu z osadzonych. A więc jeden z osadzonych podaje przez otwór w drzwiach wszystkie dołki, czyli miski na zupę i wszystkie platery, czyli plastikowe talerze. Następnie odbiera i przekazuje dalej do celi pozostałym kompanom. I tutaj pojawia się mały problem natury higienicznej. A trzeba dodać, że o higienę osadzeni dbają wręcz obsesyjnie. Nikt nie będzie jadł z obcego dołka czy platera, a więc każdy jest na swój specyficzny sposób oznaczony. Jedni wydrapują swoje inicjały, inni w charakterystyczny sposób przypalają zapalniczkami, jeszcze inni po prostu rozpoznają swoje dołki po charakterystycznych rysach. Każdy ma na to jakiś swój patent. Oczywiście zawsze trafi się jakiś głupek, który oznaczy swoje naczynie od spodu, ale o inteligentach wśród osadzonych będzie jeszcze później w kolejnych odcinkach. Wracając do posiłku. Oczywiście próżno liczyć na jakieś mięso. Pamiętam, że moim pierwszym obiadem były ziemniaki z kaszanką i jakaś kiszonka. Ziemniaki są w miarę jadalne, ale umówmy się, czy można źle ugotować i ubić ziemniaki? Chyba nie. Kaszanka w zasadzie nie miała żadnego smaku i nawet odrobiny przypraw. Była to ciemna masa wątpliwego pochodzenia. W zasadzie można było się w niej spodziewać wszystkiego poza kaszanką.
Byłem okrutnie głodny, więc jadłem, ale szczerze mówiąc nie mam do dziś pojęcia, co to mogło być i jak to zostało przygotowane. I chyba wolę nie wiedzieć. Najgorsze było to, że w każdym kęsie coś chrupało między zębami. I była to albo niedogotowana, wręcz surowa i twarda kasza, albo jakiś piasek. Podobnie smakowały surówki. Praktycznie zawsze w tartej marchewce można było spodziewać się drobin piasku. Mogło to świadczyć o tym, że warzywa w kuchni po prostu nie były myte, albo jednocześnie symbolicznie były zraszane wodą przed dalszą ich obróbką. Wróćmy do pierwszego dania, jakim była oczywiście zupa. Jest to po prostu woda ze śladowymi ilościami warzyw w postaci krojonych w kostkę ziemniaków, tartej marchwi, korzenia pietruszki, może jakiejś brukwi. Ciężko stwierdzić, co tam pływało, ale z pewnością pływało tego mało. Zupa jest pozbawiona, podobnie jak kaszanka, jakichkolwiek przypraw. Smakuje po prostu zwykłą wodą, a warzywa są w połowie surowe. O patentach na poprawę smaku powiem za chwilę, teraz trochę o wielkości posiłków. Więc czy można się tym najeść? No w zasadzie tak. Porcje nie są małe i można zaspokoić głód, zwłaszcza, że wydawane są 3 posiłki dziennie. Ilość kalorii według ustawy nie powinna być mniejsza niż 2600 kalorii na głowę wskazanego na dobę. Jak wiadomo, nie jest to przesadnie dużo, ale da się wytrzymać. Oczywiście kalorie liczone są w kreatywny sposób, ponieważ na jednego osadzonego przypada bochenek chleba 400 gram na dobę, a to już jest prawie 300 kalorii. Jak do tego doliczymy masło, jakąś mortadelę, pasztet i tak dalej, no to tych kalorii uzbiera się odpowiednia ilość. Wydawane obiady są co do zasady ciepłe, a zupa wręcz gorąca. Przy odpowiedniej dozie kreatywności wszystko może być nawet jadalne. W każdym zakładzie karnym jest kantyna, w której osadzeni 3 razy w miesiącu mogą robić zakupy. Szczegółowo jak to się odbywa, opowiem w innym odcinku na tym kanale. Natomiast w kantynie można kupić m.in. również przyprawy. Pozycją obowiązkową jest maggi, czyli popularna przyprawa w płynie. Po dodaniu jej do zupy ta nabiera zupełnie innego smaku. Do tego pieprz i sól i nawet więzienny obiad można zjeść ze smakiem. Po pewnym czasie człowiek oczywiście przyzwyczaja się do tych posiłków, mimo że są monotonne i do znudzenia powtarzalne. Czego poza kaszanką można spodziewać się na obiad? Generalnie na więziennych talerzach króluje niepodzielnie soja. Nawet gdy wydawane jest coś, co ma przypominać pulpety, i tak też jest opisane w menu, które jest dostępne dla każdego i codziennie w teorii się zmienia, większość masy pulpetów stanowi soja, a mięsa są naprawdę śladowe ilości. Czasami na obiad wydawane są tak zwane kule mocy, czyli soja z odrobiną mięsa, przygotowywana a la kotlet mielony. Wydaje mi się, że jest to smażone na głębokim tłuszczu, w zasadzie obsmażane, bo kule mocy są tylko delikatnie zarumienione, od tak, żeby nie były surowe. Bardzo często do ziemniaków, które są w zasadzie podawane codziennie, można dostać sos. To też jest ewenement. Aby dokładnie opisać skład sosu, należy cofnąć się do kolacji poprzedniego dnia. Każdy osadzony na kolację otrzymuje bochenek krojonego chleba, który ma wystarczyć również na śniadanie. Do tego 1/6 kostki masła i gruby na mniej więcej 3 cm plaster czegoś, co przypomina pasztetową lub mielonkę albo jakąś mortadelę. Coś mięsopodobnego jako dodatek do chleba. Wszystko, czego kuchnia nie wyda na kolację albo celowo zostało dostarczone w nadmiarze, zostaje następnego dnia pocięte w kostkę, zalane wodą z warzywami po zupie i ugotowane na gęsty sos. Do tego najczęściej podawana jest świeża tarta marchew i tyle. Oczywiście mówię tutaj wyłącznie o moich spostrzeżeniach. Od innych osadzonych, których poznałem później, wiem, że w każdym zakładzie karnym jest inna kuchnia. Z tego, co mi wiadomo i zdążyłem się przekonać, w celach przejściowych karmią najmarniej. Co można zjeść w celi docelowej w zakładzie karnym i jak wygląda przeprowadzka, o tym opowiem w następnym odcinku. Zapraszam!